Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Zapisz za pomocą ułamka, jaką część figury zamalowano na żółto. I tutaj mamy figurę, która jest podzielona na kwadraty i na trójkąty. Ponieważ mamy podać, jaka część jest zamalowana na żółto, to muszę tą figurę podzielić na odpowiednie części, czyli na przykład najmniejszą częścią jest trójkąt, więc kwadraty podzielę również na trójkąty prostokątne. I teraz policzę, ile wszystkich trójkątów jest w tej figurze. I zaczynam liczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Więc wszystkich trójkątów jest 16, a na żółto ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem mamy. No i ten ułamek jeszcze możemy skrócić, bo liczba 8 i 16 dzieli się przez 8, więc takie skrócenie wykonam. 16 podzielić na 8 to jest 2 i 8 podzielić na 8 to jest 1. I mamy odpowiedź, na żółto zamalowano jedną drugą figury. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.